branży weselnej od wielu lat. Zrealizowali setki wesel dla niezwykle wymagających par w najbardziej prestiżowych lokalizacjach w Polsce. Zaczynali od pracy przy realizacji eventów dla międzynarodowych firm, co pozwala im spojrzeć na wesela z zupełnie innej perspektywy. Poznaj świat nowoczesnych przyjęć weselnych. Poznaj Event Boutique. Cześć, tu Piotr Stremer. W tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o tradycjach na weselu. Temat ten jest o tyle ciekawy, że kiedy rozmawiam z parami młodymi, okazuje się, że jedyną tradycją weselną, którą chcieliby mieć na swoim weselu, jest biała suknia pani młodej i piękny garnitur pana młodego. Resztę chcieliby gdzieś wyrzucić. Nie dziwię się trochę temu podejściu, dlatego że kiedy zaczniemy troszeczkę czytać, kiedy spojrzymy trochę do historii, zaczniemy analizować historię po prostu wesel i elementów wesel, okaże się, że to, co dziś my nazywamy tradycją, niewiele ma wspólnego z tradycjami weselnymi słowiańskimi czy z tradycjami weselnymi chrześcijańskimi. Tak naprawdę wszystko gdzieś nawiązuje do czasów PRL-u i tak naprawdę z tradycją ma tyle wspólnego, ile imię córki w firmie Miś. Rzeczywiście tak to wygląda. Jednak są pewne rzeczy, które my uważamy za przaśne, a można tak naprawdę spróbować podać je zupełnie inaczej i zrobić w zupełnie inny sposób. Dobrym przykładem jest tutaj podziękowanie rodzicom. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie i uważam, że to nijak się ma też do tych emocji, które towarzyszą tej chwili, podziękowania w formule piosenki Cudownych Rodziców Mam. Tak jak rozumiem jeszcze tą ideę i to wzruszenie, to uważam, że ta piosenka, która trwa 4 minuty 20, po prostu jest w stanie zamęczyć każdego, a emocja, szczera i prawdziwa, wzruszenie i wasze, i waszych rodziców, no przecież ona trwa 30 sekund, może minutę i później tak naprawdę trzeba w naturalny sposób przejść do czegoś innego. Są na to sposoby i można to zrobić w ciekawy, nowoczesny sposób, robiąc jednocześnie podziękowanie i sprawiając, że one nawet będzie miało w sobie więcej głębi, ale zapomnijmy już o tej piosence. Kolejnym elementem, o którym chciałbym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o te tradycje weselne, które staramy się gdzieś pomijać, jest gorzko. Wydawałoby się, że można tego uniknąć, wiele par chciałoby tego nie mieć. Ja też uważam, że no, jest to mocno przaśne, ale problem jest taki, że na każdym przyjęciu weselnym zawsze jest jakaś ciocia, zawsze jest jakiś wujek, którzy sobie wesela bez tego elementu nie wyobrażają. Do tego stopnia, że zdarzało mi się robić wesela w różnych miejscach bardzo ekskluzywnych, które wręcz same sobą skłaniają i pokazują, nie, to nie jest miejsce na to, jak Belwedere czy tego typu ekskluzywne, naprawdę topowe restauracje w Polsce, a i tak znalazł się wujek, który zaczął głośno krzyczeć gorzko. Jak uniknąć tego tematu? To też okazuje się tak naprawdę proste. Jeżeli zaplanujemy to w taki sposób, że będą przemówienia gości, przemówienia rodziców i gorzko będzie od początku do końca zaplanowane, będzie tylko pewnym dodatkiem wprowadzonym do tego przemówienia w formule takiej, że mamy zapowiedziane przemówienie, jeden z gości przemawia, kończy swoje przemówienie, głos wraca do konferencjera i on wtedy wspomina delikatnie, że jest moment na gorzko, robimy to bardzo krótko, dosłownie 3 razy, konferencjer kończy, mówi brawo, para młoda się pocowała i naprawdę można to w ten sposób zrobić. Ja oczywiście mówię w dużym skrócie i normalnie to wygląda troszeczkę inaczej, ale chodzi o to, że można taki element wprowadzić tak, żeby nie przyćmił on nam całego wesela, żeby tą swoją przaśnością i biesiadnością nie zabił wszystkich emocji, które tutaj były. Tak naprawdę to przemówienie i te emocje, które osoba przemawiająca włoży w to, będą najważniejsze i goście będą pamiętać o tym. A wujek, ciocia, których nie udałoby się nam spacyfikować, będą po prostu zadowoleni, że gorzko też było. Ich oczekiwania również będą zaspokojone, a my będziemy mogli już iść dalej i myśleć o kolejnych elementach. W tym filmie chciałbym Wam powiedzieć jeszcze o jednym niby tradycyjnym elemencie wesela, którego ja w ogóle nie rozumiem i też zawsze staram się z tym walczyć. Otóż uważam, że normalnie, nie tylko na weselu, ale na każdej imprezie, czy jest to impreza firmowa, czy jakakolwiek inna, nawet w klubie, jeżeli wychodzimy do klubu, najlepszy czas na zabawę, tak zwany prime time, to jest godzina 23 do 1. Po prostu wszyscy są wtedy na tyle rozkręceni, też tak naprawdę alkoholowo jesteśmy na tyle gotowi, żeby po prostu być i się bawić i robić to w fajny sposób. Natomiast typowo na tym polskim tradycyjnym weselu z korzeniami mocno osadzonymi w PRL-u jest w ten sposób, że o godzinie 23 z minutami, 23.30 jest serwowany posiłek. Jest to jakieś danie, jakieś mięso. O północy zaczynamy oczepiny, które trwają godzinę.
a o godzinie 1 jest serwowany tort. Co to oznacza? Że od godziny 23.30 do 1.30, przypominam, trwa prime time, tak naprawdę goście nie mają się jak bawić, bo cały czas są im proponowane jakieś niepotrzebne tak naprawdę w tym czasie rzeczy. To naprawdę można zrobić inaczej i wręcz trzeba zrobić inaczej, dlatego że goście często słyszę, no o 1 nikt nie zje tortu. No nie ma prawa nikt zjeść tortu o godzinie 1, jeżeli przez pół godziny o 23.30 jadł jakiś posiłek, a później przez godzinę jeszcze tak naprawdę nie uczestnicząc w oczepinach i nie chcąc już ich oglądać, dalej siedział przy stole i męczył jakieś inne dania, które tam są. On już nie będzie miał siły na tort. Natomiast jeżeli zorganizujemy to inaczej, okaże się, że goście będą rozbawieni, będą świeżo po zejściu z parkietu, nagle się okaże, że wszyscy ten tort zjedzą i że on jest pyszny i wszystkim smakował. Naprawdę do tych tradycji, ale ich jest jeszcze znacznie więcej. To są takie szczególiki, które gdzieś w weselu można znajdować, wyłapywać i próbować je troszeczkę obrócić, troszeczkę złagodzić, troszeczkę pokazać, że to nie może i nie musi być tak przaśne, jak do tego podchodzimy na co dzień. Można te elementy znaleźć i zrobić zupełnie inaczej. Tego Wam życzę, abyście zrozumieli, że to jest Wasze przyjęcie weselne i nikt, a już zwłaszcza ktoś, kto mówi, że taka jest tradycja, gdzie w rzeczywistości to nic wspólnego z tradycją nie ma, nie może Wam narzucić, że Wasze przyjęcie ma wyglądać tak i tak, jeżeli Wy tego nie czujecie i nie chcecie. Tego Wam życzę. Dobrej zabawy. Cześć.